Czcigodni opaci, czcigodni bracia i siostry żyjący charyzmatem świętego Benedykta, droga rodzino brata Efrema, kapłani i osoby życia konsekrowanego obecni na tej uroczystości, umiłowani bracia i siostry. Dzisiejsza data wpisuje się na zawsze w historię Kościoła, waszego zakonu i tej lwowskiej wspólnoty. Dzieje się tak za przyczyną święceń diakonatu, które przyjmuje brat Efrem. To dzisiejsze wydarzenie jest kolejnym etapem drogi jego powołania i stanowi dopełnianie zawołania Ora et Labora, módl się i pracuj. Taką drogę życia wybrał dla siebie brat Efrem, kiedy usłyszał głos Boga i taką realizuje w złożonych ślubach zakonnych, a od dzisiaj również w wejściu w stan kapłański w stopniu diakonatu. W regule napisanej przez świętego Benedykta czytamy między innymi: powstańmy więc wreszcie, skoro Pismo Święte zachęca nas słowami: teraz nadeszła dla nas godzina powstania ze snu. Otwórzmy nasze oczy na przebóstwiające światło, a nasze uszy na głos Boży, który nas codziennie napomina, wołając: obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego, nie zatwardzajcie serc waszych. I znowu: kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. A co mówi? Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni pańskiej. Biegnijcie, dopóki macie światłość życia, aby ciemności śmierci was nie ogarnęły. Natomiast teksty liturgii święceń diakonatu podają znamienne słowa zaczerpnięte z nauczania Soboru Watykańskiego II. Diakoni umocnieni darem Ducha Świętego będą pomagać biskupowi i jego prezbiterom w posłudze słowa, ołtarza i miłości, okazując się sługami wszystkich. O ile posługę słowa i ołtarza opisują dokładnie normy liturgiczne, o tyle posługa miłości otwiera przed nami wciąż nowe horyzonty, ponieważ posługa miłości w każdym czasie i okolicznościach staje się potrzebą chwili. Zatem przytoczone fragmenty reguły i liturgii święceń stają się dla ciebie, bracie Efremie, ożywczym słowem i wezwaniem ubogacającym ciebie i wspólnotę Kościoła. To przez ciebie ma działać Bóg wtedy, gdy będziesz głosił Jego chwałę, sprawował święte obrzędy i nauczał. W tym, co będziesz czynił, niech ożyje głos Boga pośród ludzi, aby ani twoje serce, ani innych nie było zatwardziałe, a ciemność nie zawładnęła nad światłością prawdy, a ręka Pańska była zawsze z tobą. Dlatego daj Jezusowi swoje dłonie i serce. Użycz mu swoich ust do przepowiadania Ewangelii, która zawsze zwiastuje duchową odnowę. Dawaj Chrystusa innym, sam żyjąc w zjednoczeniu z Nim. Bo jak mówi papież Benedykt XVI, pierwszą misją, jaka rodzi się ze świętych tajemnic, które celebrujemy, jest dawanie świadectwa naszym życiem. Ulubleni braty i sestry, cjochodniśnia uroczystys, cene lysze powczania dla brata Efrema, unij takoż je poslania dla nas, adże cerkwa ce spilnota i w niej każdy maje swoje zawdania, odże szczo Boh przygotował dla nas. Відповідь слід шукати в Євангелії, а вона показує нам сьогодні Ісуса в Єрусалимській святині,
у місці, яке було для євреїв найсвятішим. Це місце було для них домом Бога. При цій нагоді треба усвідомити, що і для нас кожний храм є Божим домом. Ми віруємо, що Бог є присутній в ньому, у Пресвятому Таїнстві і в Божому Слові, яке тут звучить. Святиня – це місце зустрічі Бога з людьми і людей з Богом. Це місце діалогу, наповнене молитвою і перебуванням в Божої присутності. Саме в цьому домі Отця євреї наполегливо намагаються намовити Ісуса визнати, що Він є Месією. Ці люди власними очима бачили чуда, які чинив Христос, слухали Його повчань, але їхні серця були закритими на прийняття правди. Багато з тих, які бачили Ісуса, як ми бачимо тепер інших людей, не увірували в Нього. Вони відкинули Його, засудивши на смерть. Тому Ісус ще більше цінює віру тих, які не бачили Його, як ми, але намагаються слідувати за Ним і визнають у Ньому свого Господа. Він сам дав чудову обітницю в іншому місці Євангелії. Блаженні ті, що не бачивши, увірували. Тому перед кожним ставлю питання. Чи хочеш бути блаженним, благословенним Ісусом? Якщо так, то це просто достатньо повірити. Однак таке очевидне твердження виявляється дуже складним. Не лише через війну, яка ставить багато питань, які також пов'язані з вірою, але й тому, що в сучасному світі в багатьох сферах життя втрачено віднесення до Бога. Тому треба повертатися до мудрості Божого Слова, бо віра народжується через слухання Слова. Папież Benedykt XVI powiedział: kto wierzy i kocha, staje się budowniczym cywilizacji miłości, której centrum jest Chrystus. Dlatego proszę, pamiętajmy o budowaniu cywilizacji miłości, abyśmy nie ulegli pokusie nienawiści. Pielęgnujmy dziedzictwo wiary. To ono jest największym naszym bogactwem, szczególnie w wymiarze wieczności. To z Nim staniemy przed Stwórcą i oby okazało wówczas, że to jest to słodkie jarzmo miłości i jej lekkie brzemię. Kochani bracia i siostry, w III wieku, czy na początku chrześcijańskiej drogi świata, powstała modlitwa dziś nieznanego autora, ale bez wątpienia bardzo wierzącego chrześcijanina, który pośród wielkiego prześladowania, jakiego doświadczał Kościół, potrafił modlić się o przymnożenie wiary. Pozwólcie, że na zakończenie zadedykuję tę modlitwę bratu Efremowi, całej wspólnocie benedyktyńskiej, rodzinie i nam wszystkim. Niech te słowa staną się po tylu wiekach żywe nie tylko przez ich wysłuchanie, ale przez ich ożywienie w naszym codziennym życiu. Niech ta modlitwa będzie zarazem dla nas wszystkich dobrym życzeniem na przyszłość. Panie, przyjmij słowa, które teraz kieruję do Ciebie, Ty, który mówisz w milczeniu. Proszę Cię, pozwól mi poznać moją najgłębszą naturę. Pochyl się nade mną i obdarz mnie poznaniem. Ten dar rozbłyśnie nad wszystkimi moimi braćmi. Mój duch należy do Ducha Świętego, dlatego głoszę moją wiarę, z której czerpię życie i światło. Jesteś godzien chwały, Panie. Amen.